Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Ja do zręczności też jeszcze chyba nie przeskoczyłam progu punktowego, ale najpierw mi jednak zależało może na sile jednak. Więc zrobimy tak, teleport na południową plażę. Wrócimy się na statek. No, wskakujesz, mordo. O, dziękuję. Powrót na pokład. Niech żyje król! Harald to niekoniecznie, ale tutaj jest Halvar. Więc zróbmy tak, żeby się nam wszystko udało. W ogóle ile ty potrzebujesz kradzieży? Chyba 60, tak jest. Chcę poprawić swoje umiejętności. Siła. B. 10 punktów. Dodajmy sobie tak może w miarę równomiernie, tylko więcej trochę jednak w tą siłę. Dodajmy tak dwa. Nie i dwa. Dwa. I dwa. Nie mówię ci przecież. Zostały mi dwa punkty. Jak damy teraz w zręczność, to będziemy blisko już przebicia. Więc dajemy dwa do zręczności. I teraz możemy. Dobrze. Trudno mi w to uwierzyć. Jezus Maria. I teraz możemy już tutaj to wyłączyć. Jezu, znowu się nie rozgrzałam przed nagrywaniem. Aha, czy ja już założyłam sobie wszystko, co chciałam założyć? Chyba tak. Tylko potrzebujemy teraz coś założyć dodatkowo? Chyba nie. 12 punktów siły za mało, szpada mistrza. 68 siły, 63 zręczności. Dobrze to wygląda. Możemy teraz pookradać część ludzi jeszcze, pokorzystać sobie z tej okazji. Bertram to pewnie jest jednak trudny. No, 82 zręczności wymaga. Ale warto sobie popróbować na tych wszystkich ludziach. 80. Ok, znalezienie złodzieja. Aha, bo ja mogłabym z nim dwa razy porozmawiać, ale... To zadanie już mamy wykonane, więc nie będziemy tego robić. Tak dalej być nie może. Dobra, chodźmy od razu do Garnota, żeby mnie wywalił z powrotem. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Dobrze. Dobra, wracamy. I lecimy na Stamlera. Czy dzisiaj uda nam się Stamlera pokonać? Nie wiem, bardzo w to wątpię. Tutaj gdzieś chyba było łóżko, tak w ogóle. Albo mi się źle kojarzy, albo... Tak, chyba jednak źle mi się kojarzy. Chociaż czy tutaj nie było łóżka? No nie, nie było. No dobrze. To jak chcemy łóżeczko, to musimy się tepnąć gdzie indziej. Na przykład do miasta. Punkty mamy rozdane. Przed wypłynięciem z Tamory będę chciała się jeszcze nauczyć garbowania skór. Chociaż prawda jest taka, że nas też tego mogą nauczyć chyba na innej wyspie, więc nie ma co się tak, wiecie, męczyć tym wszystkim. Ale zobaczymy. Do świtu. Tak jak myślałam, on tutaj też śpi. I teraz pytanie, skąd będzie nam najbliżej, żeby udać się na ten cmentarz? Wydaje mi się, że może z domku myśliwskiego będzie nie najgorzej. Okej, tu się ciało orka zrespiło. Niczego tu nie znajdę. Szkoda, że nie zrespiła się jego broń, która spadła gdzieś tam na dół do wody. I teraz pytanie, żebym ja się nie pomyliła i żebyśmy dobrze pobiegli. O, tutaj ten gościu mi się nie podświetlił przez lokatora, a jeszcze miał rzeczy w sobie. Niech będzie. Dobra, tutaj była ta jaskinia, byliśmy cieniem stwora. Bardzo miła sprawa. Znaczy w sumie i tak całego wątku Stamlera nie zrobimy, bo to jest fizycznie niemożliwe, żeby nam się to udało w jeden odcinek zrobić. Szczególnie, że potrzebujemy się jeszcze dostać do właśnie klasztoru Innosa i tak dalej. Do starego cmentarzyska. Tutaj nawet widzę, że coś jest. Jakieś stworzonko. Jaszczurek. W sumie dawno żeśmy się nie bili z jaszczurkami. I widzę, że znowu mi się bicie tarczą zepsuło, więc założymy ją ponownie. I teraz pytanie, czy... Okej, tam nie ma tego. Bo tutaj się później golemy respią.
nie wiem w sumie trochę po co. Znaczy podejrzewam, że dlatego jakby nam brakowało, wiecie, tych serduszek, ale nam nie będzie ich brakować. A to jest dziki szerszeń. Ty, da się ustrzelić tego szerszenia. Nic z niego nie ma. Ej, to dobrze wiedzieć, że to da się ustrzelić. Tylko... chyba lepiej było to strzelać w to. Kiedy, wiecie, to mnie nie atakowało. Bo teraz będzie problem. No, bo ten szerszeń się... rusza. Dobra, zrobimy odwrót. Żeby się odczepił. Jakby on tak przestał tańcować góra-dół, to bym się bardzo ucieszyła. No niestety wydaje mi się, że te szerszenie, one są tutaj tak specjalnie, żeby mnie wkurwiać. Więc musimy je niestety ominąć. Tam na dole coś zostało, coś żyje. W sumie nic dziwnego, bo tam żeśmy nie byli jeszcze. Zobaczymy, jak sobie poradzimy na cmentarzu. O właśnie, nie rokuje nam... dużych sukcesów. Ale dużych problemów też nie. Dobra, bo tamten jest gorszy, bo on umie się bronić. No, bo ja pamiętam, że tutaj idzie życia sobie... stracić dosyć dużo. Znaczy ja może teraz mniej obrywam, bo tak jak mówię, ja grałam na innym poziomie trudności tutaj wcześniej. I to faktycznie był wtedy duży problem. Dobra, co my tu mamy? Zombiaka czy szkieleta? Zombiaki widzę same. Widzę, że na razie idą pojedynczo, więc też jest miło bardzo. Przynajmniej teraz widzę, ile ich konkretnie jest. Dobra, widzę, że tamten się jeszcze jeden nie rzucił na mnie. No naprawdę, dwa idą. To bardzo niedobrze. Ja sobie je tak podźgam. Dobra. Powiedzcie, moi drodzy, co tam u was słychać. Jestem ciekawa w sumie. Ja dalej na zapas cisnę odcinki, żeby były, podczas kiedy ja będę miała sesję. W sumie to większość rzeczy jednak będę zdawała w sesji, taką podjęłam decyzję, a nie na zerówkach. O, teleport do starego cmentarzyska, to się może przydać. Okej, lokatorek jednak działa, bo przez chwilę się bałam, że mi nie pokazuje ważnych rzeczy. Jednak jest wszystko w porządku. Okej, tutaj nic się nie dzieje, więc idziemy dalej. Przeciwników nam zostało jeszcze paru. Są też groby do rozkopania. No nie, znowu się dwa rzuciły. No niedobrze, bo z tymi będzie trochę problem. Znaczy ja się bardzo cieszę, że mamy tak dobrą zbroję. Chociaż wtedy też ją miałam, a jednak obrywało mi się solidnie od takich szkieletongów. No. Dobra, bo nie mam całego dnia. Czy tam znowu jakiś szerszeń lata? Będziemy musieli jeszcze też groby rozkopać. Nie wiem, co tam się dzieje w środku.
Więc może jednak najpierw przejdziemy się tutaj na górę. Tylko żeby się też wszystkie na mnie nie rzuciły, bo ich tu jest troszkę. Niestety widzę, że one tak się lubią tymi dwójkami rzucać, niestety. I gdyby mi tak, wiecie, kryty wchodziły, to by było naprawdę przyjemnie. Chociaż nie powiem, tego kryta mam całkiem dobrego. Ja bym powiedziała, że mamy dobrze rozwiniętą postać. Okej, cmentarz dostałam. Nie, Stamler dostałam wpis. Aha, tu się szkielety teraz porozpił. O matko i córko. On sobie ewidentnie nie życzy tutaj naszej obecności. O kurde. Ktoś wyciągnął broń. Gdzie wyciągnął broń? O matko i córko święta. Ajajaj. Niedobrze, bo się tu przyblokowałam jeszcze. Trzeba się będzie zaraz wyleczyć. Powiem wam, że się nie spodziewałam takiej ilości przeciwników. Szczególnie, że przed chwilą był spokój na tym cmentarzu. Dobra, zróbmy szybkie F10. I zobaczmy sobie na wpis w dzienniku. Pomimo, że zabiłem ostatniego zombie na cmentarzu, nagle pojawili się nowi. Widocznie klątwa została zdjęta, zostanie zdjęta tylko wtedy, jeśli odkryję tajemnicę grobowca. No tak, tak jest. To jest zaiste. Więc myślę, że sobie zbadamy to miejsce, jak już... Chociaż w sumie to trzeba otworzyć. Właśnie potrzebujemy coś wykopać. Chociaż nie, zaraz, mamy kamień ogniskujący. To wiecie co, wejdziemy sobie najpierw do środka, bo tutaj jest tych szkieletów jeszcze dużo. A mi się wydaje, że się ich może pojawić jeszcze więcej. Najgorsze jest, że tutaj widać przeciwników. Więc zróbmy tak, że odpalimy sobie jakąś pochodnię, bo nic nie widzę. I troszeczkę się wyleczę, bo nie wiem, jak my stoimy z życiem, chyba słabo. I teraz możemy dopiero wchodzić. Aha. Okej, tam są szkielety zbugowane za ścianą. Mi się wydaje, że one mogły, wiecie co, spaść. I... Chociaż nie, one chyba nie spadły, one po prostu tutaj zawsze były pod ziemią. Dobra, zanim pogadam ze Stamlerem. W ogóle fajnie, że tak na luzie sobie stoję koło niego. Siema. Widzę, że masz tutaj rzeczy, więc w sumie sobie je wezmę. Głównie sakiewki z tego, co widzę, z pieniędzmi. No i pogadajmy z nim. Kim jesteś? Jestem Stamler. Ty jesteś Stamler. Tak, przecież powiedziałem. Czego tu szukasz? Ciebie. Przyszedłem położyć kres twoim czynom. Broń się. Tak, widzę. Zawsze to samo. Bez przemocy się nie da, co? Popatrzcie, mówi jak święty. Czy twoi nie umarli właśnie nie tym są zajęci, szerząc terror i strach? Nie. Są tu tylko dlatego, żeby nikt mnie nie niepokoił. Ta, trzeba powiedzieć, że do tej pory ci się to udawało. Schowaj broń. Nie skrzywdzę cię. Mówię szczerze. To dziwne. Z jakiegoś powodu czuję, że mogę ci zaufać. Niech tak będzie. Dlaczego tkwisz w tej duchowej postaci? Wielu uważa, że szukasz zemsty. Bzdura. Dlaczego miałbym to robić? Czyż nie zostałeś skazany na śmierć przez króla? I co z tego? On od dawna nie żyje. Dlaczego miałbym się mścić? Niby racja. Dlaczego więc straszysz okolicznych mieszkańców? To wina tego przeklętego Abraasa. Najwyższy mag, który wydał cię królowi. Tak.
Jego klątwa przykuła mnie do tego miejsca. Klątwa. Aha. A dlaczego cię przeklał? Czy nie wystarczyło mu, że zostałeś stracony? Niestety, nie. Abraas zawsze był niegodziwym człowiekiem. Rozumiem, Stamlerze. Czy można zdjąć ci klątwę? Proszę, nie nazywaj mnie Stamlerem. Tak nazywano mnie przez całe moje życie, ale mam na imię Bertold. Żaden problem, Bertoldzie. Więc jak mogę ci pomóc? Co? Naprawdę chciałbyś mi pomóc? Tak. Dlaczego? Po pierwsze, obiecałem gubernatorowi, że zdejmę klątwę, a po drugie, czuję, że już od dawna oczekujesz pomocy. Dziękuję ci. Więc jak mogę ci pomóc? Czy to w ogóle możliwe? Tak, ale to bardzo trudne. Tego się właśnie obawiałem. Więc, co mam zrobić? Musisz zabić Abraasa. Jak tylko on zginie, zostanę uwolniony. Abraas. Czy on już nie jest martwy? Nie. Ja również go przeklałem, żeby ta klątwa mogła być zgięta. Ta, oto co się dzieje, kiedy się igra z magią. I gdzie jest ten Abraas? To właśnie jest problem. Jego duch unosi się w powietrzu. Po prostu pięknie. I jak ja go teraz znajdę? Musisz wezwać jego ducha w starożytnym kamiennym kręgu. Jak mam to zrobić? Musisz odprawić rytuał. Będą ci potrzebne 3 serca golemów. Serca golemów. Jedno z kamienia, drugie z soli, a trzecie ze srebra. Są jakieś golemy na Tamorze? Tak. W górach znajdziesz golemy z kamienia, a w kopalniach z soli i srebra. Przypuśćmy, że zdobyłem te serca. Co powinienem z nimi dalej zrobić? Połóż serca w kamiennym kręgu i wypowiedź następujące słowa, Abraas Ceumrator. Wtedy pojawi się jego duch. Czy mogę pokonać Abraasa? W końcu jest duchem. Musisz mieć przy sobie poświęconą broń. Święte ostrze Innosa pokona zdrajcę. Poświęconą broń z magicznej rudy. Skąd mam ją wziąć? W tym ci nie pomogę. Cóż, dobrze. Zapytamy ryk naszego paladyna Gernota. Być może wie, czy jest takie ostrze na pokładzie. Tak, spróbuj. Niech Innos cię prowadzi. Aha, no to wszystko wiem. To teraz się prawdopodobnie też te golemy po prostu przyrespiły. Tak mi się wydaje, szczególnie ten kamienny, bo sobie właśnie zapomniałam, że kamiennego będziemy potrzebowali serducha. Teraz wypadałoby stąd jakoś wyjść, logicznie. Dobra, na szczęście się udało. Tutaj mamy jeszcze groby do rozkopania, więc wypadałoby to dzisiaj jeszcze zrobić. Tylko może najpierw byśmy jednak, nie wiem, oczyścili teren, chociaż w sumie. Chyba nie jest to nam takie bardzo potrzebne. Aha. Zdaje się. Dobra, ja wiem stary, że żeś coś znalazł, ale nie mamy czasu na twoje pitu. Aha. Kość szkieletu, talerzyk. Dobra. Będzie kopańsko jedno wielkie teraz. Aha. Amforę znalazłam. Nie wiem, co mi amfora może dać. Aha. No ale dobrze. Warto sobie to pokopać, bo jednak mamy z tego jakieś tam mniejsze czy większe przedmioty. W ogóle muszę trofea trochę posprzedawać. Aha. Bo tak jak wam już kiedyś mówiłam, nawet nam się nie przydadzą na Korynis za bardzo. Aha. Dlatego, że Bosper nie będzie miał takiej ilości pieniędzy nawet, żeby nam to jakoś... Zdaje się, że coś znalazłem. ...wynagrodzić. Dobra. Lecimy dalej. Aha. Sporo kosztowności, widzę, że gra chce, żebym miała pieniądze. Aha. Dobra, robimy F10. Zaraz się na mnie rzucą, bo podejrzewam te pozostałe szkieletongi stąd. W ogóle to jest śmieszne, że rozkopujemy groby, nie? Aha. Znaczy śmieszne, w sensie tragiczne nawet. Że nasz bohater tak po prostu sobie kopie przy grobach i zbiera stąd rzeczy. Ale to nie był mój pomysł. Aha. Więc... Aha.
Nie będę siebie winić za to, że to robię. Ej, co? O nie, z tego grobu nic nie wypadło. To straszne. No, witam. Dostałam z buta w twarz. Czy tutaj kopałam ten grób? Tak jest, a ten? Nie. Ła! Nie! O matko i córko. Nic tu nie ma. Ale się przestraszyłam. Jeszcze na przyspieszeniu dostałam w twarz. Dobra. Tu są jeszcze groby, ale bym chciała tego pana poprosić. Tam się też zombiaki, widzę, porespiły, więc... Trzeba będzie to... Serio? Zostało mu praktycznie 0 HP. Dobra, kopiemy. Zostało nam jeszcze parę grobów. Dobra. Kurde, potem to trzeba będzie pootwierać. Tutaj było kopane? Było. To wydaje mi się, że wszystkie groby chyba. Trzeba się dostać na górę, bo tam jeszcze będą jakieś rzeczy chyba. Chyba na pewno, bo nawet widzę jakąś roślinę. I przeciwnika. W ogóle mało mają życia jakoś te szkielety, nie? Niedobrze, bo jego broń tam spadła na dół. Dobra. Także dzisiaj bardzo cmentarzowo nam to idzie. Cmentarnie bym powiedziała. Przynajmniej nie ma tutaj żadnego, wiecie... Nie wiadomo kogo, że miał nam zrobić krzywdę. Co my tu mamy? Serafis. A, bo tutaj są właśnie jeszcze groby, tak mi się wydawało. Że będą. Ten jeden mogę kopać, ten drugi chyba nie za bardzo. Mogę cię kopać? Chyba nie mogę. Nie, to jest mogiła, której nie da się rozkopać. Tutaj bym zrobiła save'a, bo tam coś siedzi w krzaku i mi się wydaje, że to może być cieniostwór. Nie, to jest golem kamienny. Jeszcze gorzej. Niedobrze, bo... Dobra, bo ja potrzebuję się trochę wycofać. Powiem wam, że jednak golemy... To wolę bić. No... Dobra, wiecie co? Potrzebuję zrobić sobie save'a gdzieś tu. A no właśnie. Uspokój się! Cholera jasna! Jednak golemy wolę bić, jak nie mam tarczy. Ewentualnie tym ciosem. Idzie całkiem nieźle. No. Dobra, udało się.
O cholera jasna, dobra. Z golemami to nie ma jednak przelewek, wiecie? Ja naprawdę się modliłam, żeby to był kurde cieniostwór. Szczef królewski tutaj był. Pilnowany przez niego. Czy tutaj coś jest? Są roślinki. Kolejny szczaw królewski. I trochę bagiennego ziela. No dobrze. To jeszcze nam zostały te zombiaki. I możemy w sumie spadać na statek. Pogadać sobie z Garnotem przez chwilę. Zobaczymy, co on powie. Tylko bym chciała stąd zejść normalną drogą. Powiem wam, że trochę mi się nie chce z tymi zombiakami walczyć, ale to jest świadomość tego, że będzie za niedługo kolejny poziom, więc warto chyba jednak. Szczególnie jeżeli przyjdą do mnie pojedynczo, to nie widzę problemów. Ani trochę. Szczególnie, że ta walka jest w miarę przyjemna. No, bo ten zombiak wygląda, jakby mnie widział, ale... Właśnie, jakby mnie widział, ale mnie nie chciał. W ten sposób. No chodź tutaj bliżej, bo nie chcę twoich kumpli naraz mieć wszystkich. Powiedziałam, że nie chcę, a i tak tam idę, nie? W sumie... Dużo mi nie robią te zombie, więc mogę się poświęcić troszkę. Gorzej, że mi zaraz wpierdzieli któryś z tyłu. Na statku się najwyżej prześpię. O, teraz będzie ładnie już. No prawie, bo straciłam nagle możliwość kryta. O nie, zabiłam przez przypadek chrząszcza. To straszne jest. Dobra. Mamy z głowy. To robimy teleport i wylatujemy na południową plażę. Południowa plaża. Robimy sobie dyszkę. I lecimy na statek. Pogadać z Garnotem. Niech żyje król! Zobaczymy, co on powie. Lepiej zostawię to w spokoju. Potrzebny mi jest poświęcony miecz Paladyna. Tak. Ani wy po co? Bruno zlecił mi pozbycie się pradawnego ducha, a dokonać tego można jedynie z pomocą poświęconego miecza Paladyna. Rozumiem. Ale obawiam się, że nikt z nas nie ma poświęconego miecza. Kiedyś Lord Baldwin miał taki miecz, ale... Ale co? Lord Baldwin przekazał ten miecz swojemu synowi Guntramowi, przed wielką bitwą pod Ferryn. Jednakże powodzenia to mu nie przyniosło. Guntram zginął, a święta magiczna klinga poniewiera się gdzieś na polu bitwy, albo wpadła w łapy orków. Jasne. Cóż, więc będę musiał powiedzieć Brunowi, że nic nie mogę z tym zrobić. Poczekaj. Dam ci zwykły miecz z magicznej rudy. Może, uda ci się go poświęcić przy ołtarzu Innosa. Ale zwykły ołtarz nie wystarczy. O ile pamiętam, powinien to być wyjątkowy ołtarz, poświęcony przez samego Innosa. Rzeczywiście tak jest. Ale słyszałem, że na Tamorze akurat jest taki jeden. A gdzie się znajduje? Tego nie wiem. A na Tamorze nie ma przypadkiem magów ognia. Mógłbyś ich spytać. Cóż, jest tylko Telem, mag wody. A on na pewno tego nie wie. Kn, skąd ta pewność? Na twoim miejscu jednak spróbowałbym szczęścia. Może ci się poszczęści i Telem wie, gdzie znajduje się ołtarz. No tak. Bierzemy szpadę Paladyna. Ona ma fajne jakby obrażenia bardzo. Jest nawet lepsza od tego miecza Paladyna. Także to będzie broń, którą sobie założymy od razu nawet. Tak, powiedziałam, że się prześpimy na pokładzie, więc się po prostu prześpimy.
Na razie nie będę nikogo tutaj okradała, ani nic z tych rzeczy robiła. Przykimamy się i będziemy stąd spadać. Najlepiej do świtu. No i niestety, ale potrzebujemy teraz do garnota, żeby nas stąd wywalił. Ja mam zawsze zastój, nie pamiętam gdzie ci paladyni śpią, ale teraz akurat już mniej więcej chyba wiem. Siema Gernot, weźmy wywal na Tamorę z powrotem. Dobrze. Okej, okay. Podoba mi się zawsze to jak nas wywalają do tego morza, nie? I potem dopiero jest ekran ładowania. Czy lokatorek jest włączony? Tak jest, jest włączony. Ale wolałam się upewnić. Czy tutaj już te rybki wyszły na powierzchnię? Nie wyszły. Tutaj trzeba uważać, bo tu się pojawią chyba już te golemy wodniste takie, dziadowskie. Na razie jeszcze ich nie widzę, ale one gdzieś tutaj są. Weźmiemy teleportację, polecimy sobie prosto do Bruno, do zamku i pójdziemy do Telema. I zobaczymy. Czy coś się fajnego uda z tym wszystkim zrobić, czy niekoniecznie. Ale powinno być w porządku. Telem już nie śpi. Myślałem, że go spotkamy w łóżku, ale jednak jest gdzieś tutaj. Witaj. Tak, pogadajmy. Wiem, dlaczego Stamler straszy. Naprawdę. Mów, jestem tego ciekaw. To Abraas przeklał Stamlera na wieczną wędrówkę po cmentarzu. Rozumiem. A można jakoś zdjąć ci tę klątwę? Można. Chodzi o to, że Stamler w odwecie też przeklał Abraasa i ten obecnie też jest duchem. Jeśli go pokonam, to wybawień Stamlera i skończy się ten cały koszmar. Ale jak zamierzasz to zrobić? Wiem jak przywołać Abraasa. Ale aby go pokonać, potrzebuję błogosławionego miecza paladyna, a mam tylko zwykły. Mógłbyś go poświęcić przy kapliczce Innosa. A wiesz, gdzie na Tamorze można taką znaleźć? Cóż, nie jestem pewien, ale jeśli miałaby gdzieś być, to tylko w pradawnej świątyni Innosa, która znajduje się w pobliżu bagien. Co to za miejsce? Niegdyś świątynia była miejscem kultu Innosa. W tym czasie, gdy na wyspie znajdował się garnizon paladynów, błogosławiono w niej miecze dla nowych członków zakonu. Ale gdy zaczęła się wojna, wszyscy paladyni opuścili Tamorę i od tego czasu, świątynia nie była używana. A jak dostać się do tej świątyni? Musi być jakaś droga przez bagna, ale gdzie? Nie wiem. Dobrze. Jakoś znajdę tę drogę. Tylko bądź ostrożny, przedzierając się przez bagna. Jest tam pełno stworów i nieumarłych. Zwłaszcza unikaj bagiennych trupów. Bagiennych trupów. Tak. W pradawnych czasach, na tych bagnach mnóstwo ofiar z ludzi poświęcono Bogu Ciemności. I od tego czasu, ciała tych nieszczęśników włóczą się po bagnach, starając się wciągnąć każdego, kto zbliży się do ich bagiennego grobu. Dziękuję za ostrzeżenie. Będę miał się na baczności. Powodzenia. Mam nadzieję, że uda ci się zdjąć klątwę. Niech Adanos czuwa nad tobą. Dobra, no ja się niestety obawiam, że to nie będzie takie proste i mimo wszystko dostaniemy w łeb. Dobra, lecimy teleportem do miasta. Stamtąd będzie najbliżej. I lecimy, zobaczymy jak to będzie na tym bagnie. Nie mamy na razie żadnych punktów nauki ani nic tego typu, więc musimy sobie radzić z tym co mamy. Właśnie mi się też przypomniało, że moglibyśmy iść u tego cieniostwora, już tutaj biegnę. Ponieważ on nam tutaj przeżył na Tamorze, a on nie może żyć. Także myślę, że go też zgarnę za chwilę. Bo jesteśmy obok w sumie. Dobra. Mamy cieniostwora, mamy. On sobie tutaj jest oczywiście. Już nie będzie nam stanowił tutaj żadnego zagrożenia. No i dobra, ładnie. I mamy z niego surowce. Powiem wam, że zagranie na łatwym poziomie trudności to była najlepsza decyzja w moim życiu. No i co, schodzimy na bagno. Co mi pokaże mapa tak w ogóle?
bo ja nigdy nie szłam tą ścieżką na to bagno, w sensie zawsze szłam bardzo niekonwencjonalnie. Teraz idę wreszcie poprawną drogą. Także zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Już widać dużo potworów na dole. I widzę, że droga jest bardzo taka naokoło. Przez jakąś nawet jaskinię. A, zaraz, ta droga jest zawalona. Dobra, to musimy przejść inaczej. Tutaj widać było taką półeczkę, nie? Gdzie można zejść. Tu jest nawet jakaś plaża. Okej, to widzę, że zejdziemy sobie tędy w takim razie. Od strony zębaczy. One tutaj raczej nie wejdą. Więc ja sobie je po prostu wystrzelam. W sumie opłacalny zysk. Dużo mam strzał, więc mogę sobie tak eksperymentować. Nie myślałam, że tędy się schodzi na bagno. A no może być. No, co z tym zębaczem? One raczej tutaj nie wlezą. Ale raczej to też jest dobre słowo, bo nie jestem tego pewna. Ten jeden zębacz już widzę, że ma tutaj nawet niezły podjazd. No, zaraz mi się tu wpierdzieli. Szumowina jedna. No, wyciągaj tą broń. Tu jest jeszcze jeden. Czy ja mogłabym zejść do niego? Tylko, że ten truteń mnie jeszcze... Serio? Ja naprawdę się łukiem męczyłam? Serio? Nie ściągam trutnia na hita? Ale słabo. Ej, z trutnia można żądło wyjąć. Nie wiedziałam nawet o tym. Czy z nich jest skóra? Tak jest z nich skóra. Dobra, to się przebijamy. Siema, zębaczu. Naprawdę? Ja mam teraz takie obrażenia z dupska wyjęte? Ja się nie mam czym martwić aktualnie. Niech zębacza takiego na hita ściągam. Dobra, najpierw jednak może ciebie. Te trupy bagienne mogą być przegięte. Ale dobrze. Myślałam, że nie uda nam się dzisiaj do bagien dotrzeć, a jednak się... A, bo tam się z tym trupem leje ten... Dobra, niech się leją. Mi to tam w sumie jest obojętne. Dzień dobry. To zabijanie jest trochę komiczne, wiecie? Jak tak sobie mam pomyśleć troszkę teraz. W tym guście. Nad tym wszystkim. O, jest pierwszy trup. Ale widzę, że ładnie to idzie. Nic z niego co prawda nie ma. A to zębacz, dobra.
No wreszcie mi kryt jakiś, wiecie, nie wchodził w zębacza. Bo to się trochę robiło dziwaczne. O nie! No, bez jajec. Nie. Z dwoma golemami nie ma takiej opcji nawet. Właź mordo do wody. Do wody, kurdele, do wody. Błagam cię. I co jest? Nie! No chyba pojebało tą grę. Mnie golem w wodzie gonił. Ciekawe mnie, gdzie on niby tupie. Aha. Ej, no zajebista gra. Serio. Ja się chyba nie zapisałam nigdzie po drodze, prawda? 19:48. Dobra, uznajmy, że całkiem niedawno strzeliłam save'a. Ej, masakra. Że mi tak, wiecie, dwa golemy wsadzili pod mordę. Niedobrze. Jakby no, moim zdaniem się tak kompletnie nie robi, żeby jeden golem obok drugiego stał. Chodź tutaj, zębaczu, bo... Tam jest, widzę, problem, żeby przejść. Niedobrze, bo bardzo bym chciała dobrze poprzechodzić te bagna. No jak tam jeden na drugim stoi. No to jak ja mam przejść? Okej, udało się wyciągnąć jednego. Aha. Nie, wstawaj, mordo. Dobra, jeszcze raz będziemy robić tą taktyką. Masakra. Ej, widzieliście tą ścinę w grze? Ja już myślałam, że dostanę. Nie! Błagam! Nie! No nie! No. O. Tak to ja się nie bawię. Ja pierdolę, uspokój się, typie! Jaki odpalony golem! No. Jeszcze cios? O Jezu. Ale masakra. Aż mi się słabo zrobiło. Ej, serio, po prostu tragedia. Najgorsze to, że jest jeszcze drugi. Że się zapisałam przed tym golemem. Ojejcie. Najgorsze jest to, że ich jest chyba tutaj więcej, mi się wydaje. Nawet. O Jezu. Dobra.
Ile ciosów jeszcze? Jeszcze jeden. Ajajaj, dobra. Gorąco się robi. Nawet bardzo. Dobra, F10 robimy. Wydaje mi się, że całych bagien to nam się przejść raczej nie uda. Raczej na pewno. Dobra, na razie nie widzę nic podejrzanego. Chyba, że takiego oto zębacza, który mi właśnie zeżarł przeciwnika. Co to jest? Bagienny zębacz, bagienny zębacz, a tam bagienny truteń, bagienny szczur. Dobra, na razie teren jest bezpieczny. Więc możemy trochę połazić. Najgorsze jest to, że wypadałoby tam trochę bliżej podejść. Wiecie czego? No. Wody. Tylko, że bardzo jest możliwe, że przy wodzie są inne bardzo niepotrzebne rzeczy. O Jezus. Uspokoisz się? Ale się ktoś tutaj chciał wepchać w gips i się wepchał. Tu kogoś zeżarło. Ja wolałam sobie na szybko zrobić save'a, bo nie chciałabym wejść na jakiegoś, wiecie, golema na przykład. Dobra, tu jest Daniel. Daniel miał przy sobie notatkę do Rubena. Rubenie, choć ostrzegałeś mnie, jednak zaryzykowałem zapuścić się na te bagna. Teraz nie mogę wydostać się stąd z powodu tych umarlaków i innych stworów. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś znajdzie ten list i odda go tobie. Uważaj na siebie, twój brat Daniel. Mi się wydaje, że my Rubena znamy. Tak w sumie. Ty, wąż błotny normalnie tu jest? Co jest? Ja nie pamiętałam, że węże błotne można tutaj... Siema. Ale masakra będzie się lać z tym. Chociaż no widzę, że tak lewo-prawo ładnie działa nawet. Gorzej jak wejdę zaraz na drugiego. Bo tam widać jakiś znacznik w okolicy. Ale widzę, że nie. Ładnie nam poszło z tym wężem. Tutaj, jak się domyślacie, jest wejście na te bagno, bo to widać zresztą. Ale wypadałoby je całe zbadać, zanim będziemy przechodzili dalej, nie? Czy to tylko moje takie zdanie? No, trafię. Dobra, na szczęście się udało. Ja się już szykuję, żeby jakiegoś... Nie wejść na jakiegoś golemiarza, zadymiarza. Tu
Tutaj żeśmy już widzieli tą wodę, więc wystarczy tylko roślinki zebrać. Pszczela. Siema, szczurku. Nie no, jak widzicie, bagno stanowi już troszkę większe wyzwanie. Dobra, jest bagienny truposz. A tu jest akurat palma, która mi przeszkadza. Na szczęście nie aż tak bardzo, jakby mnie to miało boleć. I to jest chyba ten moment, kiedy właśnie tutaj te golemy się zaczynają. A nie, to węże błotne. No dobra. Ale ja na razie i tak węży błotnych nie potrzebuję. Do szczęścia. Czyli co, były tylko dwa golemy? Dobrze ja myślę? Na to wychodzi. Tu jest jakieś też przejście, a to może tędy jest wejście, a nie tam? Do starych ruin. To chyba jednak tam jest... Zaraz, co? Jeszcze raz. Przecież tutaj były takie zarośle, jakby się tam dało wleść. To nie jest to wejście? Ty, ale jaj, tu się tak nie da wejść. Haha. Czyli jednak ścieżka jest gdzie indziej. No dobrze. Rozumiem. To nie zmienia faktu, że sobie w takim razie tutaj jeszcze pochodzę. Skoro już wiemy, gdzie jest wejście typowo. To będzie warto się rozejrzeć. Wróćmy do tej wody, bo tutaj te węże błotne zostały. Czy ja ich bardzo potrzebuję? Chyba niekoniecznie. Widać go stąd? Nie widać go. Ale fajnie, że są tutaj, a nie w takim, wiecie, jakby dobrym takim miejscu. Wyjdziemy z nim może jednak na powierzchnię trochę. O Jezus! On taki szybki jest? Czy mi się wydaje, że im zwiększyli trochę szybkość? Bo one pełzną jak dla mnie za szybko. O matko, nie, właśnie tak. Ja cię proszę. Nie wchodź tak. Bo to jest kicz najgorszy. Co ty robisz? No chodź. No. Rób wszystko, byleby nie włazić mi na to drzewo. Wy lubicie jak takie robalska chodzić po tych drzewach, to jest chore. Dobra, jeszcze jeden został. Kurde, tutaj to się tak brodzi w tej wodzie. Mordo. Idziesz? Dobra, zapraszam. No patrzcie, im ewidentnie ruchy wzięli. Wiecie, że one są szybsze. Przecież to widać. Zanim kiedyś się taki wąż przyczołgał za tobą. Oż ty, co ty obchodzisz? Cholero jedna. Niedobrze, bo ja już pływam. Ała, pływam! Ajajaj! Nie, nie pluj na mnie, matko! Ajajaj. To nie fair. Może ty możesz mnie bić, jak ja pływam? Cholera jasna.
rób F5, a raczej F10. Tu jeszcze zostali jacyś pojedynczy przeciwnicy. Dzień dobry. Widzę, że bez golemów się obyło. Na szczęście. No i co, ja myślę, że w kolejnym odcinku sobie tam wejdziemy. Do tej dolinki, gdzie widzieliśmy, że jest przejście. Już nie będę was dzisiaj męczyć, bo i tak odcinek jest dosyć długi. Ale chciałam sobie tutaj wyczyścić to bagno całe. Więc moi drodzy, w kolejnym odcinku przejdziemy sobie do starych ruin. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film, lecę sobie nagrać jeszcze jeden i co? Dzięki i cześć!